Ten kiedy w oszukiwaniu ludzi. O! Dobra. Chciałem tak. W ostatnio pójść sobie do sklepu, zobaczyć, czy są jakieś tu kampy do kupowania. Bo jak będę miał kampy, to będę mógł się teleportować. I szybciej tak ja zejdzie. O wiele szybciej. Siema, panie shopkeeper. Masz tu jakieś improve campsite. Dobra, z tym campsite'em można tutaj sprzedawać. Właśnie sprzedaję. Ale czekaj, nie pamiętam, kto mi to ostatnio mówił. Nie pamiętam, kto mi mówił ostatnio. O, jest basic campsite, dobra. Czyli mogę sobie mieć campsite'y i się typować stamtąd, dobra. Czyli szybko gra przyjdzie. Dobra. Jazda, robimy misję. Musimy szybko to przejść. Pineview, Benedict, McFly, Richwood, Tyrant, po. Pokaż mi mapę. Tak, tu jest tam McFlaren. No to muszę nie do McFlarena jechać. Kurde. Myślę, że mówi coś w Fast Travelu. Może i on. By the way, Demon Noob gra w Team Fortress 2. Nie szanuję. A, płotka. Płotka. Płoteczko. Płoteczko. Moja płoteczko. Idziemy misję robić. Pochując w to gra, jak do mojego ulubioną serwerów nie zabili. Szpi w spodniach? A to faktycznie. Ej, Froksiu, faktycznie. To normalnie śpi w spodniach. W piżamie. To normalnie śpi w piżamie. Prawdziwy facet śpi nago na zwłokach swoich ofiar. Kuń! Dobra, kij z kuniem. Trzeba misję zrobić. Teraz zajadę mi płotkę. Płotko, nie zajeżdżaj się. Płotko! I believe in ya. Chwila. Czy ja idę w przeciwną stronę? No, oczywiście, że idę w przeciwną stronę. Bo po co? Nie spadnie, nie mogę spać na go. Bo mnie łasko to na chuj. No to utnij. Nie będzie łaskotało. Ja cię naprawdę nie rozumiem, dlaczego. Wszyscy uważają Red Dead Redemption za najlepszą grę od Rockstara, jedną z najlepszych gier od Rockstara i najlepszą westernową. Przecież to jest takie nudne. Znaczy, dobra, rozumiem, to ma klimat, jest klimatyczny jak najbardziej. I ogólnie jest to dobry tytuł, ale no, bez jaj, to nie jest wyjątkowe. Weźcie na przykład takie Watch Dogsy 2, które dzisiaj przegrałem i które... No, jakby nie patrzeć, wychwaliłem troszkę. No... Tam to się dopiero fajnie gra.
Akurat Yubi odwalił kawał świetnej roboty. Już odwaliło. Bez ekscyzyjne bez... No tak. A kiedy Man Steven kupi sobie lutonecza, żeby nie użyć pirata? Jakiego pirata? To jest wersja DRM-free. Ale odpowiadając, czekam na wyprzedaż Steam Sale. Jakąś. Jakąkolwiek. A tych wyprzedażach jest tam niby ta zniżka 10%, a ta zniżka 10% to jest mimo wszystko, więc. Jak prawdziwy Polak, poczekam na zniżkę. O panie, obóz na bagnie. Ciekawe, czy tu sprzedają zioło. Chyba nie sprzedają tu zioła. Biedna płotka. Biedna płotka. Kij ze mną. Biedna płotka. You dead. No. To są właśnie Dark Soulsy. Od. No chyba was w czapkę pogięło. No chyba was w czapkę po... No. Pogięło ich w czapkę naprawdę. Oh. A tyle jechałem. A tyle jechałem. No dobra. Ale w takim razie jadę do pana Westa na Benedict Point. I bardzo mądrze z perspektywy fama. Ja szanuję. Ja to szanuję. Benedict Point. Dlatego posiadał wyłocza. Nie będziesz grał w CS-a? Sam w to nie wierzysz, prawda? Płoteka, płoteczka. Płotunia. O kurde, hahaha. Dobra, to jedziemy do pana Westa. Zaliczyć go. Blizzard, zobierz mi ten tułek. Co? Matko. A wiecie? Jak już takim nie żartem, a już jak serio, serio, to mam ochotę sobie zagrać w Batmana. Blizzardy to złe ludzie, mówią. Kurde, ja zawsze wiedziałem. Kończy Red Dead Redemption i zagrasz Batmana. No jeszcze jest ta kwestia księcia Percy, no ale... Wiesz... Chwilę mnie nie było. Całej roci nie było. O co chodzi? O, płotka. Ale napisałem, że tak ja już... I to miało być FPS comp. No wyszła bomba... Jak wyciłem, to wiesz co muszę zrobić. Kiedy nie. Kurde no. Hopie. Hopie. Hmm.
Bo zaraz mnie po prostu rozsierdzisz. Niemiłosiernie. Don't denerwuj mnie, please. You can zrobić to? Kupiłem sobie namiot, zajebiście. Zawsze chciałem mieć namiot. Five AM and 10 PM. Okay, so I can go spać. Po wielkanocnej wyprzedaży. Nie no, jak będę kupował Nira, to tylko i wyłącznie wersję na PS4, no innej sobie nie wyobrażam. A nie wstałem w tym roku po wielkanocnej wyprzedaży. Możemy już. Wejo, co ty tam insynuujesz? Co ty tam wymyślasz? Bo ma w styczniu kupić, albo odchodzi. Jezus Maria, to niech sobie odejdzie ZG. I co? Będzie dalej streamował. Będzie streamował sobie na Just Torrentie. Będzie sobie dbał na zdobywca gier, które zostały przemianowane, nie wiem, na zdobywcy premier. Co to zmieni? Nic to nie zmieni. No. A, pominąłem cutscenkę. Out. Ladies and gentlemen, gather round, gather round. Ale kupiłem Wipeouta, więc spełniłem cel. Ha, ha. Plainview. Do you suffer from rheumatism, lumbago, acute chronic sciatic? Ja to ten typ nie wkurza. Saint Homobonus has not been looking down on me favorably. Who? Homobonus, patron saint of business men. I'd say he's doing you just deserves. Oh fuck! Those inmates were clearly informed of my real policy. Hey, Kościół! Bad one! Co on robi? You can only shit off people for so long. Quality game. Pójdę no w końcu konsola. ZG umiera znowu, jak w Foxy. Jeszcze kupuję nie automatę Wipeouta z Eldritual, inaczej to jest ZG. Nie wiesz, czy wszystkie mówcy w internecie, no. Powiedzcie mi szczerze, czy mi uwierzylibyście? Już dzisiaj dostaliście doskonały przykład tego, że się nie wierzy nikomu. Ale przede wszystkim mi. Jak dobrze mi działał te ima, to jest tak jest naprawdę przyjemna. Jezu, skąd oni zrobili takie zasadzki? Panie D, wyruszaj się szybciej. I am up against the weight of plebeian ignorance, my boy. Keep that gun at the ready, my dear boy. Jak mnie ten typ wkurza. Skończmy już u niego misję, proszę. Aha. Umarli.
O jany. Ale naprawdę, to jak już bym chciał przejść do tego... do tej PS4, jest tyle fajnych tytułów. Horizon, Hellblade, God of War, trójeczka remasterowana, Batman, Infamous, Until Dawn. Jezus, jakbym chciał w to wszystko już pograć, ale nie mogę, bo muszę grać jakiś western, który jest dobry, ale nie jest wyśmienity. Jaki kul. Bajet nowy God of War ma na tym 20 kwietnia. Potwierdzona? Jest potwierdzona data, czy... No wiesz, no każdy może sobie napisać, tym bardziej, że już było masa tych przecieków. Jeden mówi, właśnie mówił, marcu, no kwietniu. Jeszcze nie mówią, że to będzie pod koniec czerwca. 30 czerwca, kiedy to właśnie ujawnią datę na E3. Pozwolę, a może streamujesz wszystkie tytuły z PS4, ile został jeden? Tak. Czy... Teraz tak, został mi tylko Red Dead Redemption, który właśnie teraz obgrywamy. Dlatego dzisiaj będziemy grać jakieś 2 godzinki. Może nawet i 3, zobaczymy. No i ewentualnie jeszcze Książę Persji. Ale no, to już zależy od tego, czy mi się dwójka spodoba. A dwójkę albo będę samemu grał, albo... będę oglądał na streamie u Turenta. A z tego co widziałem, to nawet Gomepa nie zaczął grać. Ale nam wszystkie edycje pokazali, tak? To za chwilę, ej, nawet zobaczę teraz. W tym roku znowu nie jedziesz na Pyrkon? Jest to, nie wiem. Ale coś czuję, że ten God of War nie będzie już tym samym God of War'em. Że nie będzie miał już tego ducha. To będzie zupełnie inny tytuł. Jak na razie, jak najbardziej czekam chyba tylko na Metro w tym roku. I na Honey Pop 2, ale to już swoją drogą. Ale tak, to faktycznie, tylko Metro znajdź najciekawszy. God of War też jest spoko. Ale coraz z każdym dniem czuję, że to będzie coraz większy niewypał. Tak samo, no... Z wartych uwagi tytułu w tym roku jest jeszcze Detroit Become Human, czy jak to się nazywało. Lipka, zapadło mi z głowy. A to też jakoś wchodzi niedługo. Ghost of Tsushima? Tsushima? No, gra od Sucker Puncha. To może być też ciekawe. Ale nie, no, w tym roku zapowiadają się fajne tytuły, tylko pytanie, czy one wyjdą. Dobrze. Rany włoskie, no co za typ. On gołymi rękoma rozrywał wielkie węże morskie na dwoje, a tutaj nie mógł wykopać zwykłych drzwi. Dupa, nie bóg wojny. Nam Kratos zmiękł trochę. Kratos mocno zmiękł. Zestarzał się to jeszcze jak. Easy peasy. No faktycznie, 20. Nie, noise.
Ja obstawiam, że tytułem startowym na PS5 będzie Horizon 5. To jest całkiem możliwe. Hannibal 2, no chłopie, to jest jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przeze mnie w tym roku. O ile to wyjdzie. A chciałbym, żeby wyszło. By the way, skoro to są busa nordyckie, to czekam na walkę Kratosa i Thora. A ja wiesz, z jakiegoś powodu bardziej czekam na walkę Kratosa i Lokiego. Loki to jest fajne bóstwo. Ale zapowiedzieli? Wiesz co, czytałem na jakiejś stronie, że właśnie zapowiedziano dwójeczkę na 2018, tylko jeszcze daty nie specyzowali. Już nawet pokazali nam... znaczy zrobili przeciek pierwszych bohaterek, które się pojawią. Może ci to femu później znajdę. W sumie jak pogrzebiesz po Google'ach, to na pewno to znajdziesz. Well, I'm sorry, dear boy, but I'm only an aging vendor of exotic elixirs, not the bloody U.S. Cavalry. Forgive me if matters take some time to prepare. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie no, ale no... Już tak, ciągnąc dalej temat PS-a 5, to nie sądzę, żeby wcześniej wydali niż w 2021 roku. Na serio. Każda kolejna premiera konsoli kolejnej generacji odbywa się coraz później. Co można zobaczyć. Także no, wcześniej niż 2021 nie sądzę, żeby było. I wydaje mi się, że to jest taki najbardziej optymalny rok, kiedy mogliby wypuścić. Mam nadzieję, że PS5 będzie już miał, powiedzmy, taki podstawowy 4K natywny. Jak PS4 miał podstawowe 1080p. To FEMO wrzuciłeś? Apple Security, ale ma fajne hobby. Ej, ale FEMO, to akurat może być fajne. Nie chciałbyś spływać? Już na ludności? Musimy mieć standardowo 4K, bo to wtedy nie będzie nowa generacja, no. Wiesz jak zmienili? Właśnie widziałem. Czy nie pamiętam jak wyglądała, ale wyglądała inaczej niż w podstawce. Zdecydowanie premierkuję. Tak samo jak ja. No i to jest jedna z dwóch premier, które no, są must have w tym roku. Zaraz obok Metro. Jak samo kupię preordera, prawdopodobnie, chociaż miałem nie kupować preorderów, to prawdopodobnie kupię preordera Metro Exodus. Jakąś kolekcjonerkę jak będzie. Chyba jeszcze nie zapowiedzieli żadnej z tego, co zauważyłem. PS2 miało 480, PS3 720, PS4 1080, więc PS5 musi mieć 4K. No, tym bardziej, że już jakby... O kurde. Tym bardziej, że no... Xbox One... X, tak się nazywało. Niby ma to natywne 4K. Także w 2021, jak już wyjdzie, to będzie na pewno miało minimum. Ale to okres, że PS2 miało 480, to mnie zdziwiłeś. Myślałem, że to leciało na 360. Jednak co, kurde, konsola milenia to milenia. Oh fuck. Ale na razie tu żadnych fajnych premier nie ma na horyzoncie. W lutym nie wydaje mi się, przynajmniej nie pamiętam jak ostatnio patrzyłem. Nie ma żadnych ciekawych tytułów, więc dopiero będziemy musieli chyba coś do marca czekać. Coś fajnego wyjdzie. Chciałbym, żeby Hannibal jednak wyszło.
To jest dobra gra. To jest dobra gra. PS4 Pro 4K. Więc PS5 to 5K. Aaa! To ma sens! To ma sens! Wie 480p, interfejs z konsoli mógł być nawet 1080. PS3 Pro to obecna generacja, więc nadal głównie jest 1080. 4K jest opcjonalne. I natywne. Ale natywne. Tak, ten typ dzik mnie wkurza. Mogę go zastrzelić. Możemy skończyć misję z nim. No nie mówcie, że wyścig konny będzie. Płotka. Chodź, płoteczko. Miaszczy kurczaczki. Nudny. Nudny wyścig w takim razie, jak nie można strzelać i nikogo wyćkać. Nie niżej niż szeryka. Dobra, teraz mi powiedzcie, czy chcielibyście zobaczyć na streamie Assassin's Creed Origins? Chcielibyście go na MGSL-u? Czy w ogóle nie chcecie go widzieć? Prawdę mówiąc, już mogłem to w każdej chwili zacząć. To więc ciebie się nie pytam. Podejrzany to jaki jest batalion. A nie, batalion to nawet nie ma tego. Julia, chcesz, a ty już mówisz. Throwback do Assassin's Creed najbardziej. Mówisz? Kurde, on mnie spycha z tego, co za menda głupia. Dobra, muszę się skupić. Żarty się skończyły. To jest płotka! To jest płotka! Zniszczymy ich, tylko się nie poddawaj, koniku. Wierzę w ciebie, płoteczka. Płoteczko! Idę! No nie! Idź ty, panie, stąd! Cholera, idź się wypchaj, zaraz go zastrzelę! Cholerną mędę! Umrzyj! Płoteczko! I believe in ya!
Dajesz, koniku? To już wyścig, dywa. Męczymy konia, męczymy konia. Uff, udało się. Kiedyś tam wyjdzie, ale będzie ubogi względem wersji PC. A twój pojazd wyścigowy ile ma koni? Ani ta wozga Racing Line. Grave robber and a drunk. How could things possibly go wrong? Dobra, skończyliśmy już wszystkie misje Westa, także spoko. Teraz musimy Irlandczyka załatwić. Dobra. Kit. A mogę tu rozbić? O, mogę rozbić obozowisko, super. You can fast travel to any inherit bla 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 bla. Travel to destination. McFlaren. Będzie najbliżej do Irlandczyka. Let's go. Niech mi ktoś sprawdzi, ile do końca zostało. Bo to jest naprawdę dobra gra, ale no... Na pewno nie na dłużej niż na 10 godzin. Płotka, chodź. A pyk, mapka. I lecimy do Irlandczyka. Znowu, może nie zginę tym razem. Postaram się. Wiecie, kojarzy mi się pewna taka przygodówka o w realiach westernu, taka bardziej bajkowa i dość starsza mi się wydaje, tylko nie pamiętam tytułu, nie wiem, kojarzycie jakichś przygodówek westernowych, bardziej bajkowych? Wydaje mi się, że tam jedna chyba misja była jakaś tam, że się gadało z więźniem, który miał zrobić dla nas podrobiony podpis, było coś tam chyba z marchewkami i chyba na samym końcu szylał się z Gatlinga. Coś jakiego, ale nie pamiętam. Była jakaś taka przygodówka w westernie. Nie pamiętam zupełnie jak się to nazywało. Ale pamiętam to i grałem akurat i mi się cholernie to podobało, ten tytuł. Naprawdę, z chęcią bym to jeszcze raz zagrał. Mamy jakąś taką dziwną nostalgię do tego tytułu. Tylko Crucifix, nie pamiętam jak się nazywało. Nie kojarzycie może jakichś przygodówek westernowych? Jeszcze 16 godzin. Jeszcze. I pomyśleć, że teraz grając Final Fantasy mielibyśmy 10 godzin z głowy. Ech. Mogę przywiązać konia gdzieś? O, tu mogę. Nie chcę kogoś tam gwałcą. Nie moja sprawa. Oh,
O! O, jestem bohaterem. Jestem bohaterem. A world record mi stoi o 10 minut. Co to world record podesłałeś? No, widzę, że odkopałeś internet. Muszę sobie przypomnieć, jak się ta przygodówka nazywała. Teraz to mi nie daje zupełnie spokoju. To chyba nie. Ja to znajdę. Czy to nie jest przypadkiem to? Nie, to jest Monkey Island. Kurde, to jest deponia, to na pewno nie jest to. Ej, ja muszę wiedzieć. Tak, teraz mi zaczęła chodzić ta przygodówka po głowie. O ile to była w ogóle przygodówka. I chciałbym wiedzieć. Czy to przypadkiem nie jest to? Tak, to jest to. To jest, kurde, to znalazłem! Tak, to jest na 100% to. Ale jak kiepsko oceniane. A. Tak, to jest to. Będę musiał sobie to gdzieś zapisać. Kupię. Oby pamiętam, grałem to za dzieciaka. Bardzo, bardzo dawno temu. Do wczesnych lat podstawówki. Druga, trzecia klasa. Ja cieszę, ile to lat było. Ile to lat temu było? Irish, what are you doing? Who the hell are you? Próbuję liczyć. I'm your old friend Amnesia. 14 lat temu? 15? 16? If you ever pretend to forget my name or you're dead to me again, I'll make sure you reach heaven before these two ladies. Now get down there! Mr. Marston. How are you? Ashamed. Ashamed to know you. What the hell's wrong with you, robbing these gentlewomen and ladies of the Lord? I thought they was doxies. Ladies, I'm sorry about this man. He's unfortunately lost his mind to the demon drink. At least I hope he has, and he wasn't this stupid all along. So, please excuse us. Uh,
Splunćcie na niego. Irish. A Gatling gun doesn't work. I find that rather upsetting, don't you? Heartbreaking. Which is why I was just coming to see you when the drink got the better of me. Come on. I know where we can find parts for you. Mother fucking Mary. How about a drink or two, mister? I don't think so. Ej, dlaczego odmówiłeś, typu? What you looking at? What you looking at? Fajna miejscówka w sumie, muszę przyznać. Wszyscy są uchlani. Deszczem leje wszędzie. Wygląda jak obóz na bagnie, gdzie produkują zioło. Fajne miejsce. Można by tu zamieszkać. You've been working like a weasel on my behalf. Bushwhacking defenseless ladies of the cloth? You must have been raised on sour milk, Irish. What are you talking about? I'm a good Catholic boy. Uczyliśmy gramę. Z tego co pamiętam, gra ma chyba 3 akty. I zbliżamy się do końca pierwszego aktu. To jest progres. Tylko musimy zaliczyć bodaj, jak się domyślam przynajmniej, misję Irlandczyka i jakiś final mission of the act. I będzie z głowy. Będzie z głowy. Ale jeżeli widzę, że tu nikogo nie ma, to pogram 1,5 godziny i skończę. Mam tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Jak na przykład oglądnięcie filmów. Mam tyle fajnych filmów. Zrobię sobie nocny maraton szybkich i wściekłych. Jest tego, powiem, że bardzo trochę. Jest tego od cholery trochę. Cały nocny maraton się szykuje. Starting to think you're soft on me, Johnny boy. Can't even sneeze these days without you being there to catch the drift. This is your last chance, you good for nothing shyster. You've already wasted too much of my time. Dobra, także pogramy mniej więcej do 19 w Deda. Później albo w Gothica, albo Asasyna. A później albo w Gothica, albo Asasyna. Sounds like Shake has only gone and got himself found out. All right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shaky, you wretched fucking son of a whore. Suck my again! Oh! Labor relations don't sound like they're exactly at an all-time high. You sneak in and get poor Shaky loose. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man, that Shaky. Again! Albo Watch Dogs? I'll be waiting out by the front gate with the wagon. Good luck. Klam dile. Gdzie tu masz, chłopie, drabinę? Tutaj co? Walk slowly or crunch to avoid detection. Jestem taki sneaky peasy trochę. Ała. Tak, gdzie biłem tego typa?
ain't gonna win this! Nie wiem, czy to usłyszeli, czy nie, ale to już. Zabójstwo po cichu, no. Styl w podejście. Siema, gościu. Aimbot, zabija przez ścianę. Tak mówisz? Easy peasy. Mi się nie jąka, to konsola próbuje utrzymać 30 lat. Oj, rady. Tego gościa chyba bardziej wolę niż wszystkie inne postaci. Bo się wydaje być w porządku. Sama amunicją to dobrze gadasz. Why I'm running? Czekaj. Now we're even. Do you know the way, my brother? You don't know the way. You'll get your half. More dirty. A Jezus, narobiłem sobie strychu z tymi filmami, też muszę sprzątać. Wszystko przez was. Why are you running? Why are you running? Ale amunicję sobie nazbierali. Co tam demon słuchać? Jak życie? Jakoś ciekawiej? Dawno cię nie widziałem. W sumie w ogóle cię prawie nie widuję. Ty żyjesz jeszcze? I'm telling you, Irish, that machine.
machine gun had better work after all this. Don't you worry. You won't don't find you worry, don't you worry, child. Look out, there's one on the bridge up ahead. Czy coś tam. W tym wypadku, w tym przypadku przydałby się Wilhelm Skin. O, kurwa, hit. Nie za dużo was. O! O wilku mowa. O wilku mowa. Albym sobie zobaczył jak tego Star Warsa. Kurde, muszę uzupełnić w końcu te części. Przynajmniej tyle dobrze, że szybkich wściekłych wszystkich uzupełniłem. To jest jakiś progres. So I guess this is where we part ways, Johnny Marston. Or maybe not, friend. You're gonna be right alongside me when I take on that port. After all you put me through, it's time you pull the damn trigger for once. Show me what a big, bad killer you really are. Yes, of course. What am I thinking? Don't worry, you can count on me. I just hope I don't steal all your glory. Wouldn't be right or proper. Ech, co ten Irlandczyk? We'll have West Dickens's wagon rigged and ready to go soon enough. Dalsza zna saveik? M. Misja M. Misji M jeszcze nie było. Czyli to oznacza, że zbliżamy się do końca pierwszego aktu? Noise. Mam jakieś w ogóle inne outfity? Wydawało mi się wcześniej, że coś zdobywałem. Aha, dobra, to mam jakieś... Aha, muszę zrobić kilka rzeczy, żeby odblokować jakiś outfit. Dobra, kij, to mi się nie chce. A szaki chętny do gry nie jestem. Why are you running? Why are you running? Daleko to jest? O, krucifix. A, czy muszę do Benedict Pointa jechać? Gdzie jest gość od kajocy? Zazwyczaj tu jest i jest. Show me the way, my brother. Oh fuck! Sorry, nie chciałem. Kurde, nie chciałem. No dobra. Już trudno. Mleko się rozlało. Spierdzielamy. Kurde, no przypał. Ej, nie chcę walczyć, ja chciałem się poddać. Dobra, kij z wami. Dobra, nie chciałem, to był przypadek. Nie chciałem.
Kurde, no jest przypał, że tak powiem. Co jest, gościu? Dobra, Keystone. Rozbił obozowisko. Kurde, no zawaliłem tę sprawę, nie ukrywam. Benedict Point. Te quick travele są jednak przydatne. Zamiast latać po całej mapie, mogę po prostu tepnąć się gdzieś. Przynajmniej w pobliżu. O właśnie, telegrafy. Spłacę sobie karę. Płotka, ty jesteś płotka? Tak, ty jesteś moją płotką. Chodź, płoteczko. Jestem czystym człowiekiem, który się myje. To nie zdarza się na co dzień. Jestem szczęśliwym człowiekiem. O rany, skończmy tego Red Dead jak najszybciej, bo widzę, że tutaj nikogo nie ma. Nikogo ten tytuł nie interesuje. No i dziwię się, no klimat ma. No z tego jak ma klimat, jest takim Resident Sleeperem. Podobna sytuacja na przykład ma się z Mindhunterem, serialem, który ostatnio zacząłem oglądać. Z jednej strony jest to faktycznie spoko, ale jest to takie nudne. Dajcie spokój, bez jaj. Uga, mówisz już tak chyba 10 razy, że tak ja mam klimat. Bo tym tylko... Tym bardziej podkreślam fakt, że ta gra ma klimat. Jest dobra, a jest taka se. Jest nudna. Ja metrę skończyłem na trzecim odcinku, bo już mnie tak znudził. Nie dziwię ci się. Ja przynajmniej, wiesz, znaczy, no, może nie ty przynajmniej, co ja mam takie podejście, że jak już coś zacznę, to skończę to. Oczywiście są wyjątki, jeśli coś jest niesamowicie beznadziejne, patrz, Książę Persji, Enemy Front, i inne takie. Ale jak już skończyłem Crucifix, znaczy no, już 8 odcinków zaliczyłem, to skończę. Ale to jest takie nudne. I w sumie koniec końców nie jest to oryginalne. A przydałby mi się jakiś fajny, wciągający serial. Myślę, żeby w końcu nadrobić drugi sezon Stranger Thingsów. A noż będzie dobre. O, patrzcie, jaką ekipę sobie zabrałem. It's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, Daredevil. Chyba oglądałem pierwszy odcinek, mi się wydaje, ale jakoś nie zainteresowało mnie to. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh, all I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride
and his instinct for survival. Let's go. Jak dla mnie jeden z najlepszych seriali, jakie kiedykolwiek wyszły. O. Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. No, serialem, który chyba najbardziej mi się spodobał, był Dexter. Come on, let's go. All right, good. Now just stay put. Can I tell you otherwise? That scoundrel Seth had better not let us down. Once we're inside and I lulled our adversaries into a... Drugi sezon był lekko gorszy niż pierwszy, ale i tak było dobrze. Ale powiedz mi teraz, Dezen, co było takiego dobrego w tym Daredevilu? Z tego co pamiętam, pierwszy odcinek mnie nie zachęcił. This is it, my dear boy. A moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest with you, John, I'm a little jittery. John? John? It reeks of miracles back here. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. My good men, what would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? Impossible, yes, once, but no more. Gentlemen, I bring you wisdom from the East. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of... Choreografia walk, aktorstwo, fabuła, sam pomysł o ślepym prawniku, który napierdala złych ludzi. Ale taki w sumie trochę absolut, taki z dupy wzięty. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for one month, they can chew through steel. What the hell? It's a trap! This should change proceedings a little. Surprise, motherfuckers! That one almost got me. Try and kill me now. Chyba wszystkich wyszylałem. Wszystko jest tam wyjaśnione, w jaki sposób widzi. W sumie oglądałem chyba kiedyś film o Daredevilu. Nie chyba, tylko na pewno. Znaczy wiem, że ten film nie ma nic związanego z serialem. Bo za serial powiela Netflix, za film jakiś... Gołodub tworzył. Ale no... Tak średnio bym powiedział. Taczonka! Oj chłopie, nie mów o tym filmie, bo to był szrot. Taki feeling Shriners z tego czegoś. No, chłopie! To jest konsola. Your life worth living! Let's forward!
Jesus Christ! Ale widzicie, przejmujemy fort. Zupełnie jak Shadow Warze. A więc wasza konsola jest gorsza od PC? No tak! Konsola jest zdecydowanie gorsza od PC-ta. To nie zmienia faktu, że konsola... przy konsoli można się dobrze bawić. I na konsole wychodzą też dobre gry. Jedno nie wyklucza drugiego. Aha, dostał stopę. Cześć kolego. O! A. No to nie złał to im konsolowe plepsy. No ja na nich pluję. Apart and find out where he's cowering. You got sense of urgency here, please. Open the gate. It's the snake oil guy. What Get the goddamn hell? Gate open and lock it behind him. Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh my good lord above. There must be 100 of them. Oh fuck. Przydałby się Gatling teraz. Ciekawe skąd te typy miały żarcie, jak nie włazili z tej fortecy na tyle czasu. No gruz żarli. A mnie wpierdzielali. O kurde, oni też mają Gatlinga. Oni też mają wieżyczkę. Już nie mają. Ale fajna misja, to przyznaję. Taką dziurkę ich wystrzelałem jak kaczuszki. Czy ktoś tam przetrwał? No panie kolego. Fajny Gatling. Feeling jak z gier automatowych. Ja pierdzielę. No. No wygląda go wyłącznie. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparos, I think he said. Jakbym mógł, to bym wyjął z owej czas dysku 2 razy kilka. To zainstaluj i usuń. Take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. And just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with a love of social justice. May you always find coin in your pocket.
It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? Może komuś kontor sprzedam. Jakimś konsolowemu plepsowi. Bojowocza i tak skill się nie liczy. No. Nie byłoby szkoda, bo StarCraft, no, StarCraft. Niektórzy grają jeszcze w WoWa. A jeszcze inni grają w Diablo. W sumie kiedyś zacząłem nawet grać w Diablo. Nawet pierwszego aktu nie skończyłem. A gra jest mimo wszystko dobra. I want to die. Land of all purity, titi. Dobra. Panie Irlandczyku. Where are you? Oh no. Tutaj ty jesteś. Dobra, na McFlyny lecimy. Mogę już? Zjebali mi Team Fortress 2 bardziej niż był. To się dało? Zegarki zużywają amunicję. Co? Jakie zegarki? Zęby działały? A nie można ich zregenerować ponosząc amunicję. Co? Co? McLareny. Niewidzialności do szpiega, pajacu. Hopie! Ja nie gram jakieś popieprzone gry. Także nie wiem. Ja gram tylko w prawdziwe gry takie jak Enemy Front. Ale i tak, grać w Team Fortressa, to jakby grać w LoLa. Tego się nie szanuje. Lepiej byś zagrał w jakiś, nie wiem, batalion. Delty Bomb. Idę płotko. Ty w ogóle mówisz, że rozgrywa w tym foto 2 sekundy ponad godzinę. No właśnie. Prędzej tchnę LoLa niż Team Fortressa. Każdy tutaj 30 minut spędził minimum. No widzisz, a mi nawet tych 30 minut szkoda. Wolę te 30 minut stracić, nie wiem, na oglądaniu 10-godzinnej składanki tańczących kotów. Na pewno lepiej w ten sposób zagospodaruję swój czas niż grać jakieś Team Fortressy. Infoziasów się nie szanuje. No i nie. Żegnaj, płotko. Yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dobby.
I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax, we'll have a great time and we'll find your man Williamson, no bother. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, I've ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey! Well, you boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London, or Paris, or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world, where men like myself are revered and given medals. Ha! Have fun. The same to you, sir. The same to you. Zabiłeś F2Play z mag 10 godzin na miwkie. I poczynałeś się go in usual fashion, you conveniently missed all the action of Fort Mercer. What can I say? I woke up with me head in a pair of tits, and it felt ill-mannered not to get reacquainted with him. At least you got your priorities straight. You know me, Johnny boy. I'll be late to me own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish. Jak patrzę na to, jedziemy naprawdę. Well, here now. Czuję się bardziej żygogonnie niż grając na VR-ze. Oh my good lord. We'll ride the river out. No point trying to land till we're well away from these bastards. I stashed some ammunition near the back of the raft. Grab it if you're running low. Kill these ungrateful bastards, men! Ja strzelam strzelbą? Nie, Springfieldem. Zabijam Meksykańców. Naglanicy! Ja już wiem, dlaczego ta gra jest tak popularna w Ameryce. Jestem niemal święcie przekonany, że Trump wymaksował ten tytuł na 100%. Zdobył platynę. W jakiej innej grze możesz zabijać Meksykańców? Mogę strzelać do ptaszków? Nie mogę. Nawet mój aimbot tutaj nie działa. No. Jakie pendecho.
A nie wiem, jak 10 lat gry można tak spieprzyć. Można. GW2 was zawalili. A GW2 skąd, z którego roku jest? 2013? 12, 14, jakoś tak? Gra była świetna, ładnie działała. Zniszczyli ją. Nie da się teraz w to MMO grać. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellas trying to kill you. Down here they call me El Rato, the cat, on account of his stealth. El Rato? I'm pretty sure Rato means rat, my friend. I like it though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? No ładnie. They're still coming behind that big rock. Więcej was matka nie miała? Że w Meksyku to będzie zabawa. Uhu! Daj, długo będziemy tak płynąć, kolego? Wilhelm Scream! Halo, Dezen, jesteś? Dezen, mam pytano. Jest tu Dezen? Ja pytanie mieć, odnośnie filmów. Bo ty jesteś znawcą filmów? Halo, masz pytanie? No mam. Proszę ja ciebie, znasz jakieś dobre filmy westerny? Ale takie dobre, które nie nudzą. Oczywiście pomijam tutaj Django, czyli nienawistą ósemkę. A w sumie a propos Tarantino. Mniej więcej jaki byś myślisz, który film od niego jest najlepszy? Ja też jestem ciekawy. Po prostu te ksaksa masakra piją mechaniczną mi łyżka z maka. A łyżka z maka jest straszna. Że taki jaki okres czasowy też stary czy lubię. Obojętnie, byleby był to dobry film. I przede wszystkim nie nudny. Auto-aim to dobra rzecz. Nawet ich nie widziałem, ale zabiłem ich. A co do Tarantino to Pulp Fiction. Naprawdę? Oglądałem Pulp Fiction, ale... Nie jest jakiś... wyborny według mnie. Przynajmniej nie spodobał mi się aż tak bardzo. Musiałeś pomazać kunia? Aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. Not you know how it is. I met an American guy,
saw him shoot a man, drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy! No dobry, zły i brzydki sobie zobacz. O tym filmie słyszałem właśnie. To jest klasyka kina westernu, przynajmniej. Abym sobie taki kabanon zapierdzielił? Jokosz czym bardziej. Jokosz? Rukole, demon, rukole. A jeżeli chodzi o nowy film, to Hateful, no to już mówiłem, od nienawistnej ustępcy i Django. Thanks a lot for your help. Oh, let me guess. You gotta be on your way. The famed hospitality isn't what it once was. And I've never been known to overstay me welcome. Gadał się ich. To był kowboj dopiero. Wiesz, jestem pewien, czy Janosik to był kowboj, ale tak. A wiesz, że demon, jakie kowboje są groźniejsze od Janosika? Bracia Pierdzielec. Uuuu! Far away! Ja ten kawałek znam. Faktycznie on jest z Red Deada. Zapomniałem już. O panie! It's so far away. Już koniec. Ej, zniszczyli mi... moment. Będzie zetkie, jak nie oglądam. A w sumie brzmi. Demon, zapadaj lepszą przerybkę. Bracia Dozen, jak oni są gość. O, Mexico Music. Ej, bo fajna trąbka. Jestem w Meksyku, który wygląda naprawdę ładnie. Przeciwieństwie do tamtego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra, mapa. Aha, czyli tu jest jedna mapa. Po prostu myślałem, że przeniesiemy się do innej mapy. A to taką. Takiego. Mamy jedną mapę po prostu. Czyli jednak mapa jest mała i pusta. Jesteś gruby, liczysz się za dwie osoby. Fakt. Wiecie, Fortune nie jest, no. Fortune to jest zupełnie inna liga. On jest jak trzy osoby. Jesteś zły, bo znam prawdę, pajacu. Uhuhu. Mody się szkalują, zobacz jak. O kurde, kojoty! Kojoty! O fuck, płotka. Mamy przepierdzielone. Nie, to są wilki! Kurde, złe wilce mnie biją. Z moim aimem nie ma żartów. Witamy w Eldorado.
Ale miasto się na pewno zacznie od L. O, jednak nie. Chupacabra. Ja miałem pierwsze miejsce w gimnazjum, w konkursie na jedzenie spaghetti na czas. Co ty wiesz o byciu najlepszym? Nie. O, ale bym sobie takie spaghetti zjadł. Do you speak English, motherfucker? Hey, gringo! Hablas español? No, sir. Pardon, pero... Yo habla un solo poquito español. Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Sí. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Oh. Hablo little piece of cheese. Yeah. Comprende, amigo? Comprende? Hey, what are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? No i znowu się te Meksykańce rzucają. Same z nimi problemy. I dziwić się, że mur im postawiono. Albo się stawia. Ten intro mi przypomniał Total Overdose. A little taxation. I have a large family. Very big. I too have a family, friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. No i miłka kapelusik. Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. Nie oddam ci butów. As you wish. Oh, very good. Very good indeed, sir. What a great way to improve border relations. An illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Don't mention it, old man. You kill peasants, you become a peasant. Oh, wow. Never aspired to be anything more. Rozumiecie? Jak będziecie masakrować konsolowy plebs, to sami się staniecie plebsem. Many things, most of them bad. But a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me. Oh, but I do worry. An angry man along with... Speech 100, manipulation 100, destruction 999. As long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another... To jest ekskluzywny na PS przypadek? And you do? Nie sądzę. Come with me. Hold on. What's your name? That doesn't matter anymore. And you? I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American. Wonderful. Just wonderful. Zauważyliście taką pewną zależność, że sieroty zawsze stają albo największymi bohaterami, albo największymi psycholami. Hmm. Now who are you? No one interesting. Who are you? Landon Ricketts. Not a name that means much anymore. Means a little. You were famous when I was a boy. Yeah, killing men's a strange kind of fame. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here?
Jesteś świadomy, że masz pewność. Wydało się. I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson? No, to się wydało. Squale is from here. Teraz tylko do kolonii Kalnej wbij. With Americans on the run, mercenaries, locals hell-bent on revolution. Ile tu świat i w ogóle? Revolution? Another one? Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Just like the last two or three. Local government? A tam witamy w kolonii. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Is that so? Yeah. Until someone puts a bullet in his head. Come on, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. See if this Schofield makes a difference. Now that's a real gun. Spalasz como una niña! Si, señor. You can do this. Make sure you hit every one. Carajo, gringo! No te da pena! Carajo, you! All right, let's go again. Concentrate on home. Well done. Now that wasn't so hard, was it? Come on, I've got another idea. Pijany Meksykańc jest najlepszy. Guten Tag. Ja, my freund. Wibyte, witam. Here will do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Ej! Oh fuck! Fila! Pyk! Oh fuck! Pyk! God! Nicely done, sir. You've been taught well. I'd have to say I'm surprised you heard of Landon Ricketts. Mamy dziś osu? Powiedz tak. A co, chcesz remont zobaczyć osu? Chcesz zobaczyć osu? A, chyba... biedny ptaszek. Gdzie mu... biedny sępik. Czy co to osu? To się je? Tak. Our back wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, senor. Again, you are the same. Dawno se nie oglądałem. Well, my friend, are you ready to... Czemu nie? I tak jak skończymy tą misję i zapiszemy, kończymy. Sure. Jeśli chodzi o Red Dead. Let's haul out. Time we put you to work on some bigger prey. Dobra, pytanie, która płotka jest moja? Ta jest płotka moja, co? O kurde, znowu Meksykaniec. Jak oni przychodzą przez mury? To się nazywa magia, przyjacielu. To mucho pacho, senor Sierra. Panchos. It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? Look over there. They're in trouble, all right? Come on. Jaki Meksykaniec. Aż mi się przypomniał Zorro. Nie mam panczosów. Mam jakieś lejsy z papryczką. A ja mam bogactwo. A wy nie. Come on, these
people need me. Chodź, kolego Ricketts. Gdybymy go ostrzał kebab ostrzejszy. Ty tam pingliesy. A, to widzę, że bogacz. Przyjaciel bogacz. W ogóle mam cztery te puszki. Matko, skąd ty je masz? Komu kradłeś? Lance do boju. Szable w dłoń. Meksykańca, goń, goń, goń. Udało mi się, czy... O, udało mi się. Kurde, snajper jestem. Jeszcze jedna i mam głośnik. Mam ochotę bić bolszewika. Kurde, no nie to jeden. Ale z tym kepsem to demon trafiłeś punkt. Abym z takiego kepsa zjadł. Ja cieszę. Jakieś pizzę mam ochotę. Zamówię sobie pizzę kebab. Dwa w jednym. Pif. Pif. Ence pęce. Ence bolą, zaraz będzie. Dobre. Dajesz pizzę, Wolfgen. Jutro sobie chyba zamówię pizzę. Pizza kebab z dodatkiem burgera. Uuu, ej, to też nie jest takie głupie. Trzy w jednym. Co, piwa i pizzę. O. Nie, takie głupie. Sano i salvo. Gotuj z wołką. Faktion. Ej, tu mogłem hitchować konie wcześniej. Dlaczego nie mogę już hitchować koni? Możecie mu zdonatować pizzę. Teoretycznie możecie, ale i tak wszystkie pieniążki pójdą na konto Torrenta. Ja nic nie dostanę z tych pieniążków. Znaczy nie, żeby to było coś nowego. Salami zemsty to się... Bo to te dwie najmniejsze. No bez jaj, demon! Wiesz, dokładnie takie same dwie pizze sprzedają u mnie w pizzerii. Zaczynam dochodzić do wniosku, że demon, ty nie mieszkasz u Fincimu. Ty mieszkasz w Wilce. Znasz nas. Jesteś kimś, kogo tak naprawdę znamy, tylko się podszyłaś pod jakiegoś gościa z obozu. To by miało wszystko sens. Ty, demon, nas oszukujesz. Bo nie chcesz, żeby wydała się twoja prawdziwa tożsamość. Zostałeś rozgryziony. No nie, nie mam pieniędzy. 85 dolców. Posiadaj jakiś średni stream i współpracę z pizzerią, jakąś dużą, na przykład pizza i dawaj giveaway pizzy. Ło! To jest takie dobre. A da się skąd ta skonia zrobić kabanosów w tej grze? Chyba nie. Ale takiego kabanosika to bym sobie zjadł. Jak zwykle jestem stanie. On cię obserwuje. Demony mogą być gdzie chcą. A gdzie chcą, przecież. Jak demon jest głodny, to jest pizzeri. O rany. Czyli tu mam chałupkę. Dobra, czyli tutaj jedziemy w takim razie. Tutaj sobie zapiszemy, bo tutaj mi nie stać na chałupę. Niestety.
jestem biedakiem. Dobra, płotka, jedziemy do punktu zapisu, który jest po drugiej stronie mapy. Przynajmniej ta część mapy, tej granicy, wygląda bardziej kolorowo, jest ładniejsza. Aha, spoczyto. Despacito. Kupuję sobie chito. Jem sobie chipso. O, i śnieg. Mapa śniegowa. Nice. A tego to się zupełnie nie spodziewałem. A można w tej grze zrobić kabanosko? No właśnie nie. W tym jest problem. Takiego kabanosika to bym sobie zjadł. Z konika. Znaczy można konika oskurować. Już kilka moich płotek zostało oskurowanych. Niestety. Nieszczęśliwie koniki umarły. W nieszczęśliwych wypadkach. Ale co zrobisz, jak nie zrobisz, no. Przeznaczenia nie oszukasz. Biedne płotki. Biedne płotki. Despacito. Chyba save'ne i kończymy już Red Dead na dzisiaj. I powiedzcie mi, co chcecie? Gotika? Dwójeczkę? Osu? Czy jednak zaczynamy Asasyna? Wołga wygrał prawo jazdy z chipsów i płotki umierają ciągle. No niestety, taka prawda. Także pauza.